Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was serdecznie, jeżeli chodzi o naszego Timberborna. Tak, kochani, wracamy do Timberborna. Jest to przedostatni odcinek, przynajmniej na daną chwilę. No i kochani, na czym my ostatnio skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że mamy suszę, znaczy zaraz będzie susza. Nasze zbiorniki są puste, a susza będzie trwała pewnie jakieś 2 tygodnie. To jest po prostu szok. No ale dobra, mamy niby tamę, w razie czego wodę będziemy transportować stąd, jakimś cudem przynajmniej. Tylko tak, jest jeszcze jedno pytanie, czy my mając na przykład szlaki handlowe, możemy robić coś takiego jak woda, w sensie transportować? Możemy, dobra. Czyli będzie trzeba zrobić na pewno w tym miejscu port eksportowy do naszych wniosek. Tylko tak, potrzebuję jeszcze drewno, materiał do mostwa, nie praca. Punkt odbioru 30 kłód, 15 desek od cholery. Dobra, kłody też mamy, a to luz. A nie, nie mamy. Ale deski mamy, to luz. No dobra, jakoś sobie może to ogarniemy. Jakoś damy może radę na tą suszę. No przynajmniej tak mi się wydaje. Zresztą tu będziemy zaraz mieć kolejną pompę. Ja mam taką nadzieję. I będziemy sobie jakoś dawać radę. Dobra, zaczynamy dalej rozgryweczkę. Jak z jedzeniem tutaj stoją? Jest słabo, bardzo słabo. To jest 216, 219. No tutaj tego żarcia trochę jest. Pytanie, dlaczego tutaj nikt nie eksportuje jedzenia. To jest bardzo ciekawe. No i zaczyna się nasza susza. Przed Sasza suchą szosą. Brak zajęcia w zasięgu. To jest stanowisko drwali. Tego już nie potrzebujemy. To możemy śmiało zniszczyć. Niszczymy to. No i tak. Tu jest dosyć spora połać terenu. I z pewnością będziemy musieli zrobić tutaj zbiorniki wodne. A tutaj zrobimy taką wielką, wielką farmę. Dobra, 5 dni, nie jest tragicznie. Nie jest tragicznie, myślałem, że będzie dłużej. Więc nawet może nam starczy wszystkiego. Transportujemy oczywiście wodę w to miejsce. O ile się da, da się wodę. Dobra, mamy nową ścieżkę. Ograniczenia dystrybucyjne. Jak to tutaj wygląda? Wody musimy mieć co najmniej 50. Nie 500, 50. Najmniej 25. Susza już jest? Jest już susza. Jak tutaj z tym? Niby jedzonko tutaj jest, więc luz. Dobra, budynek jest pełny. Tu niestety te drzewka nam może nie pousychają, aczkolwiek trochę po dupce dostaną. Trochę po dupce dostaną. Powinniśmy jakoś dać radę. Ile mamy tutaj drewna? 88 sztuk. Sporo. Sporo. Tutaj widzę, że po jednym leci. I każdy tutaj pracuje. Tak, zębatek w ogóle nie mamy. Czy tutaj nadal jest transport tych zębatek? Ograniczenia dystrybucyjne. Jak to wygląda? Jagody nie. 30 kłód. Dajmy na 15. Dajmy na 15. Niska to jest 5. Albo nie, dobra, niech będzie 0. Niech będzie tak jak było. Tutaj woda nam nie zeszła na szczęście. Tutaj nam trochę tej wody zeszło, no ale to wiadomo. To wiadomo. No i dzięki temu nadal mamy tutaj plony. I tam raczej wody nam nie zabraknie. Jedzenie też się uspokoiło. Myślałem, że będzie bardziej tragicznie. Na szczęście już jest lepiej. Jeszcze jak zmodernizujemy te farmy, to już w ogóle będzie znakomicie. Będziemy mogli również zacząć troszeczkę myśleć o tych naszych nowych
o tych naszych nowych surowcach, które są, typu jakieś ruiny i tak dalej. Źródło metalu pozostało złom 90. Dobra, pompy sobie pracują. Wszystko leci jak być powinno. Jak tutaj z tymi kłodami? 86, spoko. Dajemy radę. Bezrobotnych mamy 6. Zębatki do dzielnicy 4. Ej, a bo ja nie zauważyłem. A przecież tu kłody nie idą. A zębatki chcemy mieć 15. Jeszcze tego nie zrobili. Ale się chłopaki opierdzielają. Gdzie są robione zębatki? To jest tartak. To są zębatki. Możemy dalej kontynuować. Mam w teorii 3 bezrobotnych. Matka budowniczych jeszcze, niech też będzie 4 sztuki. Tutaj 2, tutaj mamy 1 bezrobotnego. Jest ten 1 bezrobotny, więc może tego 1 sobie zróbmy do dzielnicy 2. Migrujemy dziada. No i przepraszam. Coś mi spadło na podłogę, ale nie wiem co. Woda jest, więc chyba damy radę. Dobra, tutaj będzie ta druga dzielnica. Druga dzielnica, to nie będzie druga dzielnica, tylko druga ścieżka. Damy sobie do końca. A co mi tam? Dobra, chłopaczki tutaj sobie pracują. Mamy prawie 2000 nauki, więc zaraz będziemy mogli sobie odblokować. Tu żywica jest potrzebna. I prąd. Lepsze deski są potrzebne. Jeżeli chodzi o produkcję na przykład, czy my mamy możliwość sobie coś takiego zrobić? Stanowisko złomiarzy. O. I huta. Dobra, odblokujmy sobie stanowisko złomiarzy plus hutę. Tutaj resztę sobie i tak chyba nie ogarniemy. O, metalowa platforma. Podowskazy. My to też mogłoby być spoko. Odblokujmy sobie to. Nie, zróbmy sobie to na przykład gdzieś tutaj. Gdzie to potrzebuję? 4 deski, 2 kłody. A ja wiem dlaczego tutaj jest tak mało tego drewna i tych zębatek. To wszystko idzie tak naprawdę na nasze nowe pojemniki. Ten priorytet wyższy. Są kasztany jeszcze. 159 i jedzenia 35 mamy. Nie ma tragedii. Z tą wodą, no widzę, że jest gorzej. Widzę, że jest znacznie gorzej. Tutaj tak samo chyba ta woda spada. Chociaż nie, bo to są podwójne. Nikt nam teraz nie ginie z głodu. Aż dziwne. A dziwne, bo jeszcze też sporo wody mamy. Tak, zrobimy sobie tutaj te 4 pompy. Zrobimy sobie zbiorniki wodne gdzieś tutaj. I reszta to już będą nasze kochane, piękne farmy. No, te farmy zrobimy w tą stronę. No i takie podzielne w sumie. Jedne tu, drugie tu. No, to może nie być głupie. To może nie być głupie. Tylko nadal się obawiam. O, poziom wody spada.
Szybkość przepływu wody 0,0. O, spada to woda, spada. Susza kończy się szybciej. No ale patrzcie, w nocy ona nie spada. Czyli to my ją wypijamy. No właśnie. To my ją wypijamy. Paki. Wstrzymujemy produkcję wody. Niech pracują tylko trzy pompy. A deski mamy? Nie mamy. No nic my tu w sumie nie mamy. Nadal tu jest transport. 28 desek. Za dużo. Za dużo. Chłopaki, nadal nie dorobili się nic tutaj. Czy oni zdechli? No są. Co oni robią? Zdechli! Ej, nie wiem, co im odwala. Czy macie jedzenie? Czemu wy nie jecie? Coś tu się od Janie pawliło. Tu nikt nie zbiera nic. 101 bobrów, z czego 21 dzieci. 20. Nie, to nie jest 21. No 21. Polska język, trudny język. I kończy się żarełko. Szczęście nie tutaj. Tu jeszcze mamy, tu jak głódek jest sporo. Ej, dobra, nie jest źle. Bezrobotnych nie mamy żadnych nadal. A szkoda. Po prostu wodą. No i poziom wody 15. Oj, nie wiem, czy my damy radę. Ta woda chyba jest produkowana. Tutaj ta woda jest chyba produkowana. Dobra, bezrobotni 14. A, żeście dorośli, no. Produkujcie w takim razie. Produkujemy. Tu możemy dodać jeszcze dwóch. Punkt dystrybucji. Czy mi jest potrzebny? Chyba nie. Tutaj też nie. Brak priorytetu. No dobra, mam bezrobotnych tutaj 9. To znów sobie zrobimy migrację populacji, która będzie polegała na wysłaniu na dzielnicę pierwszą dwóch osób, żeby zbierały jak najwięcej pożywienia. Stanowisko zbieraczy. Pyk i pyk. I bezrobotnych już tu nie będzie. Mam jeszcze 7. Dużo. Dużo, dużo, dużo. Nie wiem, mają kłody i nie chcą tego robić. W sumie to jeszcze możemy ich zmigrować 3. Dorośli 3. Niech oni to cholera zbudują w końcu. A, tylko oni chyba nie mają drewna, no pewnie, że nie. Ojej. Raz, dwa, trzy, cztery. Już też bezrobotnych nie ma. Nową ścieżkę dystrybucji, której nie mamy w sumie. Praca, punkt odbioru. Wytycz nową ścieżkę. Wody. Ograniczenia dystrybucji. Niska to ma być 5, a maksymalnie 15. To 85, 94. No nadal jest to
W miarę. Poziom wody 0,8. Kurde, przecież to mi wszystko obumrze. Zmniejszamy nadal pompy. My tam po panach pracuje, ale ta niech zgaśnie. No i ciężko z tą wodą będzie, naprawdę ciężko. Dobra, chłopaczki sobie tu zbierają, mamy sporo już tego żarcia. Ale tu jest mało. A inaczej się nie da. Jak zrobimy potem te zbiorniki tutaj, to jako tako jeszcze to będzie szło. Dobra, zaczęli dostarczać w końcu materiały. Widzę, że nadal... A, oni w ogóle tego nawet nie zaczęli robić. Jak z tymi materiałami? 0,0. Robione są deski. Wow, w końcu powstało, co miało powstać. Ograniczenia dystrybucji. Już nie chcemy nic. 100. Już nam nic nie jest potrzebne w tej chwili. Oni sobie muszą, chłopaki, radzić. To nie ma innej opcji. Możemy tylko im wyłącznie zrobić jakiś, nie wiem, składzik. Gospodarstwo wodne, grill. Młyn, piekarnia, ul. No, składowisko nie jest mi w żaden sposób potrzebne, ale możemy im zrobić tu jakiś mały domek. 12 kłód. Akurat starczy. Będzie w sam raz. Pani nie śmiał sobie na tych podłogach. O! Sosny w końcu dojrzały. Dobra. Woda niestety wyschła. A co to oznacza? Że w tej chwili mamy niestety obumarcie. Shit happens. Tutaj woda też się kończy. 12 sztuk. To ma być priorytet, jeżeli chodzi o wodę. Nawet byłbym skłonny dać sobie tutaj magazyn. Magazyn wody. Oj, lipa. Dobra, może uda nam się to jeszcze ogarnąć. Tu jest niby jedzonko. A sporo obumrze. Sporo obumrze chyba. 36 wody, 11 wody. Ale ta susza nam się daje we znaki. A tu nadal nie ma problemu w sumie. Deski i drewno tu też możemy sobie zrobić bez problemu. Wodowskaz. No dawaj, dawaj, dawaj. Pół dnia jeszcze. Akurat może się z tym wyrobimy. Wątpię, ale może, może. A, zapis gry poleciał. I od razu, jak tylko tutaj się zacznie. Mamy tu 7 bezrobotnych, tak? Lecimy całkowicie z pompami. Lecimy całkowicie z pompami. A co tu się stało? Przepraszam bardzo. Czemu tu nie ma powietrza i nic? Znaczy powietrza. Wiatru, nie powietrza. Znaczy no, wiatr, powietrze, logika. Dobra, a tutaj jak wygląda sytuacja? 0 bezrobotnych nadal. Nie radzą się dzieci. To są chyba sami panowie. Powiem, że praca na roli jest ciężka, ale żeby aż tak...
Trochę oszukane, kurwa, te czasy tutaj. Nawet bardzo. Susza ustała. Pytanie, czy teraz woda zdąży przylecieć. A jest wodowskaz już? Jest wodowskaz. 40 metrów. Poziom wody 37. No sporo. Zdąży, no. Pół dnia jeszcze zostało. Leci ta woda? Oj, bardzo powoli. Zdąży chyba. Jak to umiera? Kto umiera z pragnienia? Co tu się dzieje? No już woda zaraz będzie. Uspokójcie się. Już woda płynie. Ale bardzo wolno. No to obuschnie chyba. Obuschnie, obeschnie. Idioto, obeschnie, nie obuschnie. Co ty gadasz? No dawaj, 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 dawaj. Już prawie, prawie, prawie. Dobra. Nie obeschło. Woda. Zobaczymy, jak się teraz to ładnie napełni. 34. No, powiedziałbym, że tak był strzał i rewelacji. Reset. Miechowe. No serio, 4 osoby mi spragnienia. Więcej! 5 osób mi umarło. Ej, no bez jaj. Już by jeszcze posterunek tragarza by się przydał jeden. Fiór, nie ma problemu. Woda już jest. Napiliście się. Ale wszyscy spragnieni i głodni. Nie wiem, czy tutaj nie ma naprawdę tragarzy? Tegoż nie musicie nosić. Wody na razie też nie, zębatek już też nie ma, więc luz. Wszyscy przeżyli. Tak średnio bym powiedział. A czemu tu nie ma prądu? No właśnie. Panowie, proszę się ogarnąć. Jak to umiera z głodu? Kto umiera z głodu? No kurde, ludziska. Tu jest 340 żarcia. Czemu oni nie noszą tego do cholery? Ograniczenia dystrybucji. Może tu jest ograniczone? No. Oczywiście, że tak. Oj. Dobra, stuwa. 20 to będzie mało. 20. Stuwa. Zapierdzielać mi z żywnością. Proszę mi to zrobić jak najszybciej. Czy wy nadal gdzieś nosicie kłody? Czemu nie mają 27 kłód? To jest pytanie za milion punktów. Czemu tu nikt nie ścina? I się opierdzielają po prostu. Dobra, drwale. Więcej drwali. Potrzebujemy ich tutaj, to stanowczo. No i co? I tu poleci od razu 5 dragarzy. Ktoś umarł z głodu? Naprawdę? Róbcie to, róbcie, panowie. Cały czas pamiętajcie, zębatki i deski wkładacie w te wielkie pojemniki.
Najpierw to. Panowie, najpierw to. Potrzeba więcej tragarzy, bo zaraz znów będzie problem z wodą. Czemu tu jest taka mała produktywność wody? Szlachetne drewno. Warsztat stolarski. Potrzebujemy żywicy. Oj. Rajda kąpiel błotna. Liczka. Goście jeden? Uduchowienie. 240. No te kąpielisko mogliśmy sobie jakoś postawić. Nawet nie ma gdzie w sumie. Nie ma gdzie nawet tego kąpieliska postawić. Nawet jakbym chciał. Ale nie ma gdzie. No tu by dało się w sumie. No, świątynia. Ale to potrzeba. No dobra, ale spróbujmy. Bobrza świątynia. Bobrza świątynia niech będzie gdzieś na środku. Potem co najwyżej ją przeniesiemy. Ale to za chwilę. Wał międzypowodziowy. Międzypoziomowy, przepraszam. Już mi się pieprzy wszystko. Wy zbudowaliście to jeszcze? Nie, jeszcze nie. Jak zwykle. No, woda, woda, woda. Dobra, pompy już tu są, więc tak, z tych pomp możemy śmiało zrezygnować już w tej chwili. Zacznijmy sobie delikatnie tutaj... nie, tego to nie. Robić porządki. Możemy to zrobić tak. Do końca. I teraz możemy usunąć teoretycznie wszystko inne. Nie to. Ja ci usunąłem coś? Chyba nie. Tylko tak, musimy na razie przenieść chaty nie leśnika, tylko gospodarstwa, przepraszam. No, jak to zrobić? Jak to zrobić? Dobra, jeszcze jeden bezrobotny został. Skakuje bezrobotny. Wiecie co, ja przy okazji sobie usunę tutaj te drzewka. Bezrobotnych tu jest 4? Sporo. Znaliśmy to w sumie. Migracja 4. Dobra. Mi się na pewno bardziej bezrobotni przydadzą niż tam. I powiem wam, że w sumie tutaj się już robi ciasno. Oj, tu jest bardzo ciasno. Jedno miejsce zostało, 2. Trzeba zacząć robić kolejne chaty. Dobra. Możemy startować z kolejnym domkiem. I na razie to będzie ostatni domek, jeżeli chodzi o tutaj naszą wioskę. Bo muszę zająć się jedzeniem. Czas na żarcie. Teoretycznie to bo moglibyśmy sobie tutaj całkowicie wyciąć wszystkie surowce. Dobra. Usuwaj to, panowie, usuwaj to. Nadal przymało tej wody.
Pompa wodna, kolejna. To oczywiście niszczymy. Dobra. I budynek również usuwamy. Jak najwięcej wody. Brakuje materiałów tutaj, odseparowany budynek. Co? A czemu tak? A dlatego było tylu bezrobotnych. Puck. Puck, puck, puck. Dobra, czy mamy tu bezrobotnych? Mamy 6. Spoko. Migracja populacji znów na 2. Do dzielnicy pierwszej. Jak z jedzeniem stoimy? Nic. Znów jest głód. Co wy kurwa robicie tutaj? Oni w ogóle tego nie transportują. Nic, a nic nie transportują barany. Czemu wy tu marchewki w ogóle? O jest. Co wy robicie? Tu ma być woda, tylko... Tylko woda, o ile da się wodę. Tu się nie da wody. Kurde. Dobra, zwaliłem to. Trudno. Kolejne osoby tutaj zamieszkały sobie, tu się troszeczkę usunęło, zwolniło się miejsca. Ale spocznij. Ale spocznij. Dobra, moi drodzy, ale jest 32 minuty odcinka. Czy tutaj ktoś umarł i nie żyje? Nie, no trzech ich jest. Tyle, ile miało być. Raz, dwa i trzy. Co tej wody tak tu jest mało? Też żadnej suszy nie było. Nie rozumiem trochę tego. A, mniejsza. Dobra, moi drodzy, tak czy inaczej pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, Discorda, jak i inne takie pierdółki macie na stronie spookyshiro.pl. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!